Dzień szósty. Nie wiem, czy wiecie, no, czy to sami widzicie, ale jak ja czasami patrzę, to mam wrażenie, że cały świat stoi na głowie. Ludzie nie wiedzą, co robić, a i właściwie próbują, stojąc na głowie w wielu rzeczach, załatwiać mnóstwo spraw. No, ja spróbuję jednak wrócić do normalnej pozycji, ale to jest pierwszy sygnał, przez który będę was chciał prowadzić. Co w naszym życiu stoi na głowie? Do kogo i po co zwracamy się w modlitwie? W Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, Jezus mówi: kiedy się modlicie, nie bądźcie gadatliwi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Bardzo często pojmujemy modlitwę jako gadanie, jako opowiadanie, albo czasami jako przeważnie zestaw mnóstwa próśb, które musimy szczegółowo powiedzieć Panu Jezusowi. Chociaż tak naprawdę mówimy go bardzo ogólnie. Ja spotykam się z mówieniem próśb do Boga takich bardzo ogólnych. Módlmy się za świat. Módlmy się, żeby ludzie byli dobrzy. Tymczasem Bóg kocha bardzo konkretne prośby. Z czym przychodzimy do Boga? Czy przychodzimy z prośbą, czy po prostu w ogóle przychodzimy, żeby z Nim być? Jezus mówi: módlcie się i mówcie: Ojcze. Nie tylko chodzi o to, żebyśmy naszą jedyną modlitwą uczynili: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. Nie tylko chodzi o to, żeby mówić tę modlitwę, ale żeby każda modlitwa była mówiona do Boga Ojca. Czyli do Ojca mówi ktoś, kto jest Jego dzieckiem. W tym wszystkim chodzi o to, żeby czy to prosisz, czy to dziękujesz, czy to jesteś na głowie, czy to stoisz na nogach, żebyś mówił z pozycji dziecka. Dziecko nie zawsze mówi: tato, daj. Dziecko jest kimś, kto przychodzi, żeby się przytulić, żeby opowiedzieć o swoich troskach, o bardzo konkretnych troskach. Dziecko nie mówi tak w ogóle: mamo, tato, w szkole nie było zbyt dobrze. Oj, potrzebuję pomocy. Nie. Dziecko jest kimś takim, kto mówi: mamo, dzisiaj ten mnie walnął, ja go ledwo, prawie walnąłem też, ten mi zrobił przykrość i popłakałem się wtedy i wtedy i wtedy i wtedy i wtedy. Tak się mówi tacie. Jak my mówimy? Czy nasza modlitwa jest modlitwą do Ojca? Czy też takim zestawem poprawnych próśb, ładnych sformułowań ogólnych, na które tak naprawdę trudno oczekiwać, że je spełni. Jak oczekiwać spełnienia prośby: Boże, pomóc, żeby świat stał się lepszy? Tak naprawdę, czy my czasami za ogólnymi sformułowaniami naszej modlitwy nie ukrywamy, że tak naprawdę my w to wcale nie wierzymy, że to się może spełnić?